A teraz robimy relację wąwozu czarnego. To jest ostatnie chwile, kiedy wąwóz jest w nienaruszonym, pierwotnym stanie. Ponieważ niedługo wjadą tu buldożery i będzie to autostrada do nowych hoteli i terenów. Idąc wąwozem napotkaliśmy 11 turystów i 2 psy. O. W głębi kolejni goście, odwiedzający Kazimierz. Przepiękne drzewa, lipy, kilkusetletnie i korzenie. O. Także widzę, że piękna sesja zdjęciowa. Ja też robię filmik, bo ponieważ ten wąwóz ma być rozjechany buldożerami w celu wybetonowania. Tak. Dlatego, że to jest droga, która będzie prowadziła do nowych obiektów hotelowych. Tam na górę. Tak. No to przykro, bo podobno to jest najpiękniejszy wąwóz. Tak, dla nas absolutnie. Był wąwóz korzeniowy, który został zniszczony przez przemysł komercyjnych dowozów turystów. To jest... No właśnie, korzeniowy. Czytaliśmy o nim, nie możemy go znaleźć dzisiaj. Zastanawialiśmy się, gdzie to jest wąwóz korzeniowy. To jest 500 metrów w prawo, jak dojdziecie państwo do... Nie byliśmy, ale nie widzieliśmy korzeni. Tak, bo już korzeni nie ma, dlatego że ludzie poobrywają. To przykre. Bardzo przykre. Niestety resztki ludzi, którzy chcą się, dbają o zachowanie tych przyrodniczych aspektów, no nie mają siły przebicia. No to jest status, taki pieniądz rządzi wszystkim. Tak, niestety. Piękne domy, piękna architektura, wypierana jest przez betonowe i żelbetonowe obiekty. Przepiękne domy historyczne, które były zawsze ustołowane nad zboczami, nad skarpami, po to, aby tereny równe mogły być wykorzystane do uprawy roślin. I dochodzimy do końca wąwozu. O, tu są fragment ulicy Doły. I tu jest wlot wąwozu czarnego. Do ulicy jeszcze jest 200 metrów.
To jest XVIII-wieczna chata, jeden z najstarszych domów w Kazimierzu. No i mamy już wylot. W lewo w kierunku ulicy Wolongi.